Witam wszystkich jeszcze raz. Dla telewizji i dla potomnych musimy to nagrać. Więc panel pytań. Rozpoczynamy tym. Kto ma pytanie jakiekolwiek, rączka do góry, mikrofon do niego i kontynuujemy. Ja pociągnę każdy temat. Dobrze. Dobrze, ja mam pytanie takie odnośnie estopera. Jak działa estoper w sądzie? Co to w ogóle jest? Jak to można stosować? Estoper, więc my w ogóle przede wszystkim zacząć od tego trzeba. My do sądów Matrixa w ogóle nie chodzimy. Takiego tematu w ogóle nie ma. Sprawa ma się kończyć tam, gdzie się zaczęła, na chodniku, na ulicy. Dlaczego? Ponieważ musicie zastosować holistycznie prawo naturalne, czyli do wszystkich problemów łącznie. Zacząć trzeba od tego, że tak zwane wasze nazwiska i imiona nie są wasze. Zostały wam nadane w pierwszym kłamstwie, jakie powstało, w fakcie urodzenia. Tam nieświadomi rodzice nadali wam nie wasze nazwisko, tylko ich. A człowiek tylko dysponować może tym, co sam stworzył. I tylko on wtedy dysponuje. Znacie takie zawołanie? Habemus papam. Mamy papieża. I ten dziadek w moim wieku, około 70 najczęściej, przez całe swoje życie miał jakieś tam swoje imię i nazwisko. I nagle pierwsze co robi? Co robi pierwsze? Swoją tożsamość tworzy. Nadaje nowe imię sobie. Na nową drogę życia nadaje się nowe imię. Nie żeby tamte było złe, tylko na nową drogę. I to jest bardzo głębokie. Ja się zwykle krytycznie bardzo odnoszę do tej księgi, z którą oni 2000 lat temu przyszli. Ale w tej księdze to jak w kiblu. Jest trochę shitu i trochę wody. Trochę plagiatu, trochę na was grali sami. To tak długo wytrzymało próbę czasu, dopóki ludzie się nie nauczyli powszechnie czytać i pisać. Dzisiaj nawet wiadomo dokładnie, który wers z czego jest zależnięty. Jak oni tu 1000 lat temu przyszli, mieli tą księgę, a myśmy mieli ziemię. Dzisiaj my mamy tą księgę, a oni mają połowę naszej ziemi ładnej. To taka dygresja. Ale wracając do głównego wątku. Jak zakładacie swoją działalność, to tylko wy ją kierujecie. I nikt więcej. I później ta wasza działalność może się tak rozwinąć, że założycie, ta matka spółka założy 1000, 2000 nieskończoną ilość na zasadzie franczyzy, takiego know-how. Wam to dobrze wyszło i teraz chcecie mieć we wszystkich miastach, we wszystkich miejscowościach swoją firmę. I oni to robią, ci ludzie. Ale jak? Skąd by wiedzieli, jak wy chcecie? Więc dla tych zakierowania tymi wszystkimi spółkami, córkami wydajecie konstytucję, ustawę, rozporządzenia, jakieś pokazówki, właśnie takie jak nie wasz, ale tak zwany dowód osobisty, który nosicie w torebkach damskich czy w portfelach. I teraz ten akt prawny, jakim jest to pierwsze kłamstwo, ten akt urodzenia, oprócz nie waszego nazwiska i imienia, tam się znalazł ten numer obozowy. Wiecie, o czym mówię. A później, już na tej podstawie, do końca życia macie przypisane i te wasze imię, i nazwisko nie wasze, i ten numer.
A później się ustawia cała kolejka wierzycieli, żeby wam coś przybić, że jesteście coś winni i na tej podstawie macie spłacać. Wiecie, jak to jest. Te wszystkie podatki, te wszystkie wezwania. Nie ma obowiązku meldunku. Jeżeli nie będziecie używać tego nie swojego, jak mówię, nazwiska, to jak oni do was trafią? Gdzie to zaadresują? Nie ma takiej opcji. I nikt nie może podnieść takiego zarzutu, że tego nie macie. Dlatego, że człowiek, naturalna istota ludzka, mężczyzna czy kobieta, nie potrzebuje tego. Jeszcze, słuchajcie, 100 lat temu nie było nic takiego. Jeszcze 100 lat temu nie było nic takiego. Jak akty urodzenia, nie było nic takiego jak dowody osobiste, paszporty, prawo jazdy, pozwolenia budowlane i te wszystkie rzeczy, które nam narzucili jako prawo, a potem zaczęli nas karać za to, że nie chcemy korzystać z tego prawa. To jest taka paranoja. Pamiętacie jeszcze nawet z tych filmów hollywoodzkich Zawisza Czarny, Maćko z Bogdańca, Ryszard w Wieszelce, Kowal od Tamiana. Tak się ludzie nazywali jeszcze 200 lat temu i więcej. A 100 lat temu, tak jak mówię, tych dokumentów jeszcze nikt nie widział i ludzie poruszali się po świecie i nie potrzebowali tego. Dopiero w 1933 roku rząd Stanów Zjednoczonych zbankrutował i ogłosił to. I od tego czasu wszystkim zaczęto wydawać obowiązkowo te akty urodzenia, te kłamstwa. Dlaczego? Bo zaczęto, jak rząd zbankrutował, poprosił Rockefellera, Warburga i J.P. Morgana, głównego, najbogatszego wtedy Amerykanina, o pożyczkę. I oni powiedzieli: OK, damy, ale chcemy zastawu, znacie to. Chcecie jakiś kredyt, oni chcą zastaw, czy na samochód, to samochód, jak na dom, to ten dom jest zastawem, hipotekę tam ustanawiają. No i tak to jest. I od tamtego czasu, kiedy rząd zbankrutował, nie było niczego takiego zastaw. I wymyślono, że będą zastawiać ludzi. Właśnie te akty urodzenia. Zaczęto na ich podstawie drukować obligacje o tym samym numerze, co akt urodzenia. I w książce podaję dużo adresów, gdzie można sprawdzić, ile jesteście dzisiaj warci od dnia urodzenia. Ta suma robi wrażenie. Średnio na świecie przyjmuje się $1 000 000 amerykańskich. Więc tak po 70 latach, jak se sprawdziłem, to ta suma robi wrażenie. Odsetki kapitalizowane co roku, więc ta suma robi wrażenie. Jak Anglosasi to wykryli, wzięli swoje kredyty, umowy kredytowe na swoje domy w jedną rękę i polecieli szybko tam do New York, do tej giełdy. Chcieli spłacić. Powiedzieli: my już nie chcemy tych kredytów waszych, my już nie chcemy tego spłacać, tam sobie to między sobą załatwcie i dajcie nam spokój. My ten milion chcemy dostać z powrotem, to jest nasze świadectwo, oddajcie nam nasz akt urodzenia. Oni powiedzieli: no słuchajcie, mamy takie coś faktycznie, ale niestety myśmy już te pieniądze wypłacili waszemu rządowi przy waszym urodzeniu i drugi raz nie zapłacimy. Nikt drugi raz nie chciał za to samo płacić. I oni też tak powiedzieli: nie zapłacimy drugi raz. I wrócili Angolę z kwitkiem. No ale to się do dzisiaj kręci, słuchajcie, na tej samej zasadzie. Tylko z tą różnicą, że wtedy ten FED, ta drukarka do dolarów, była w prywatnych rękach. Oni za to później
dostali tą drukarkę. Kolejny kryzys, kolejny krach na giełdzie, znowu prosili o pożyczkę i oni wymyślili tą drukarkę. Ona poszła w prywatne ręce. Dopiero 3 lata temu, bo w 17, trochę więcej, 5 lat temu, Trump odebrał z rok prywatny Distapu, dlatego tak się zemścili na nim, że zrobili na niego zamach. Ale nie udało. On później nie uciekł, nie zabunkrował się, wsadził Melanię w Air Force One, poleciał do Londynu, spotkał się z Elżbietą II, windsor, królową Anglii. I ona po raz pierwszy w historii wywiesiła białą flagę nad Buckingham. Z tego eventu mam dużo zdjęć. Jedną tą białą flagę, najważniejszą nad Buckingham, pierwszy raz w historii, publikuję w książce właśnie. To jest ten moment. I teraz, jaki to ma związek z tą sytuacją? Otóż, jak nie macie, albo inaczej, wszystko, co was wiąże z tym reżimem Matrixa, to właśnie to nie wasze imię i nazwisko. Jeżeli tego nie macie, to sprawa, na przykład za szybko jadę, albo przeszedłem na czerwonym świetle, albo cokolwiek w powiecie. Oni pierwsze co, no bo kto tam o to się czepi? Jakiś tam strażnik miejski czy policjant? Nikt więcej przecież. I co on pierwsze robi? O, właśnie. Zasalutuje sierżant Kowalski. Gdzie tak się śpieszysz? Dowód chcę widzieć. Chcę widzieć, że jesteś jego korporacją, jemu podległą. Ten dowód nie należy do was. Tak jak powiedziałem, każdy ma tylko tym zarządza, co sam stworzył. A ten dowód nie wasz. Stworzył ten, co tam się podpisał. Jakiś prezydent, wojewoda, wójt, wszystko jedno, jakiś pajac. Ale nie wy. I to nie jest wasze. To oni, tak jak byście tyli, na ich miejscu byli, te spółki pozakładali, co mówiłem, to też takie byście wydawali, żeby wejściówki, żeby mieli tam jakieś inne sprawy swoje załatwiać. I oni też to robią. Stworzyli tą sztuczną osobę właśnie po to, żeby was wprowadzić w błąd. Żeby was, naturalnych ludzi, opodatkować, żebyście byli niewolnikami. I wszyscy taki status de facto mamy. I to jest po to. I to jest dowód. Ten dowód to nie jest osobisty, tylko dowód na to, że jesteście niewolnikami. Zauważcie, w jaki sposób to nie wasze nazwisko, ale używane przez was, zapisywane jest tam. Bo zobaczcie, wyjmijcie sobie, nie wiem, czy pamiętacie, samymi wielkimi literami, tak zwanymi kapitalikami, gdzie niektórzy tam podnoszą, że wersalikami, ale to nie jest polska nazwa, to jest z łaciny, to są kapitaliki, stąd nazwa ich, tej nazwy, capitis diminutio maxima, to jest z Rzymu, to jest bardzo stare. Starożytnego Rzymu. Tak się to oznacza dokładnie maksymalne poniżenie godności ludzkiej. Starożytny Rzym posiadał dosyć dobrze rozwinięty kodeks prawny od czasów Justyniana, takiego pedantycznego cesarza, który zebrał wszystkie akty swoich poprzedników, albo tam 50. któryś w kolejce do sukcesji, i zebrał te wszystkie akty i uporządkował. Po to, żeby móc władać państwem, to musi wiedzieć, jakie przepisy kiedykolwiek zostały stworzone. Czy ci nasi pajace tam z miejskiej, oni mogą w tym władać? Oni nie, piszą je dzień i noc. Nikt tego nie spamiętać nie jest w stanie, a już zapomnieć, żeby pamiętał i zrozumiał już. Przecież to potem czytają
ludzie bez prawniczego wykształcenia, oni, już nie mówię o was, bo wy to, oni to dla was niby po to was robią, żebyście byli tacy mali, czuli się zagubieni. Stąd się mówi, że zagubiony na morzu cyfr, liter, kolorów, symboli i papierów wartościowych i tych wszystkich anałów, które oni tam tworzą dzień i noc. Później trzeba 7 sędziów, jeden umie od A do C, drugi od C do B, tam do Z, coś tam jeszcze 5-7 i dopiero wszyscy razem mają blade pojęcie. Potem potrzebują jeszcze miesiąc, żeby wymyślić jakiś dobry wykręt, ale wiedzą, że na każdą okazję przez tyle lat już mają. Stąd powiedzenie, że dajcie człowieka, a my paragraf dopasujemy. I to wszystko jest ta sama chołota od samego początku, od 1939 roku. Te wszystkie fałszywe flagi, lewoskrętne, prawoskrętne, niby lewica, prawica, to nieprawda. To wszystko jest, jak widzicie, po Magdalence. Pamiętacie, starsi, jak powstała Solidarność? Na bazie KOR-u, Komitetu Obrony Robotników, a potem przy Magdalence wyszło, że to ta sama halastra. A ja mam taki dowód na to jeszcze, że jak ktoś przejmuje po kimś, na przykład taką salę, to chce policzyć wszystko, ile to ma metrów, jaka wysokość, jaka szerokość, ile foteli. Normalnie, przejmujecie stragan z pietruszką, czy tam jakąś dowolną wielką fabrykę, obojętnie co. Pierwsze co, to chcecie zinwentaryzować, to chcecie wiedzieć, za co właściwie płacicie, tak? To jest naturalne. A zobaczcie, oni całym państwem rządzą i od 83 lat nie było żadnego remanentu. Oni nie wiedzą, jakie są aktywa, jakie pasywa. Ja bym chciał wiedzieć, czy więcej niż GUS, ten Główny Urząd Statystyczny, publikuje. Przede wszystkim chciałbym wiedzieć, jakie jest zadłużenie na dzisiaj tego kraju. Słyszeliście, jak ten wysoki urzędnik na naszym urzędzie, nie przechodzi mi to słowo, ale ten pajac powiedział, że ten kraj należy do kogoś innego. Pamiętacie to? I nie da się z tym nic zrobić. I taka bezczelność, i taka buta. On nie wie, co z tym zrobić. Skąd on tam się wziął w ogóle? Czy ty podkuwasz konie? Podkuwasz? Nie podkuwasz, no bo nie umiesz. A on nie umie niczego załatwić. Cieszę się, że kraj nie jest i nie odchodzi stamtąd. Jak to zadanie przerasta, nawet jak się podejmie i potem trzeba tego konia jednak podkuć. No to słuchaj, ja nie będę tu miesiąc czekał albo 5 lat, jak ty się nauczysz. To ty rajdzisz, aby kajne cajk mówię. Przepraszam, ale nie mam czasu. Tak długo czekasz, aż się nauczysz. Ty składałeś CV, ty przysięgałeś, że umiesz to robić, dlatego żeśmy cię wybrali. A on teraz się poddaje w takiej zasadniczej sprawie i nie odchodzi. I mówi, że jest nieudolny, że ma wiele w ręce, w głowie wiatr hula, a on mówi, że on potrafi. Kłamał, że potrafi. Teraz mówi, że nie potrafi. I jeszcze takie głupoty cytuję. Poloczku jakimś tam pracującym dla... Bo to nie są jego słowa. On taki chciał być głupio mądry i się zastrzegł, że to nie są jego słowa, tylko to on cytuje. Loczka cytuje, nie mogę tej nazwy wymieniać, tej nazwy, że ja nie wymieniam. Loczka cytuje urodzonego w Moskwie, który pracuje dla Bloomberga, takiego, takiej tuby propagandowej naszych takich odwiecznych wrogów. Bo takie jest przysłowie, mądrością narodów przysłowie. Nie będzie Brandberga. Niemiec Polakowi bratem. I takie są fakty, słuchajcie. On to powiedział, on powinien to wyjaśnić. Nawet jak cytuję, ktoś na takim wysokim stanowisku, to winien był wyjaśnić, kto jest tym właścicielem. Czy on jest idiotą zupełnym? Jak można cytować na takim stanowisku kogoś wrogiego, i nie wyjaśnić tego do końca, tylko się zasłaniać, że to nie są jego słowa, że on cytuje. Jak ktoś taki cytuje cokolwiek, to tak jakby było jego własne. On ma z tego wywód cały zrobić, ma wytłumaczyć,
Ja właśnie o to dzisiaj walczę. Zakładamy 1 000 000 autonomii w tym roku i przestajemy za cokolwiek płacić. Żądamy przedstawienia. Wierzyciel ma się przedstawić, kim on jest i ile jesteśmy mu winni. Impreza trwa 83 lata. Wiecie, jak to jest. Idziecie do knajpy, zapraszacie gości, wszyscy zamawiają, każdy na swój rachunek, całą noc impreza trwa. A rano jesteśmy już zmęczeni i co robimy? Garson, kelner płacić, rachunek chcemy. I teraz mówimy, sprawdzam, chcemy rachunek. W tej chwili chcemy rachunek. Te 1 000 000 autonomii nie będzie płaciło za nic. To będzie kilka milionów ludzi. I będą takie ogłoszenia. 1 000 000 ludzi nie płaci podatku, a ty? Chwytniemy? Jest konkurs z dużą nagrodą, ale przepraszam. 1 000 000 ludzi nie płaci podatku, a ty? Dowiedz się, jak to robimy. Bo taka jest sytuacja, słuchajcie, analogicznie. Macie sklep, codziennie dowozicie towar, codziennie odbieracie kasę. Nikt tego nie liczy, czy ta kasa się zgadza. Codziennie przywozicie, co potrzeba, czego brakuje. I codziennie coś tam odbieracie, ale nie wiecie ile. Czy to się zgadza? Więc co jakiś czas liczycie te graty na półkach, czy się zgadzało to wszystko. Wiecie, ileście dostarczyli, wiecie, że ileście odebrali tej kasy, ale nie wiecie, czy się zgadza, ile brakuje. Potem ktoś twierdzi, że jeszcze jesteśmy winni coś. Nie dość, że za darmo pracujemy, koniec końca nie można związać, to jeszcze jesteśmy coś komuś winni. Ale to przekraczało zwykły zarząd. Zgadzał się ktoś was, żeby oni zaciągali jakąś pożyczkę za granicą? No. Zgadzał się ktoś? No niech się nie zgadzał. A jeszcze u kogo? Słuszna uwaga. A jeszcze u kogo? I na jaki procent? Otóż to. I dlatego jest to dowód na to, że oni są jednym i tym samym od 1939 roku. Bo normalne jest, jak jesteście wspólnikami i każdy po miesiącu prowadzi ten biznes, jaki on tam by nie był, to sobie przekazujecie remanentem. I mamy stan początkowy, oddaję stan końcowy, różnica, jak jest we właściwą stronę, to zarobiłem i wiem ile. I tak się to robi. A oni tego nie robią. Ani razu w tym czasie. Przez 83 lata. To znaczy, no nie będę sobie w jednych spodniach chodzę. Mam kieszeń lewą i prawą. I nie będę sam sobie remanentu robił. Po co? Dzisiaj jak radne ciebie utrzymuję, a potem robimy dla tych baranów zamiankę, ty kradniesz, a ja się utrzymuję. I nie będziemy się między sobą braćmi rozliczali, no przecież, daj spokój. I oni są tym samym. I to żeśmy widzieli w Magdalence. I dalej jest to samo. Więc teraz żądamy remanentu. Chcemy wiedzieć, komu mamy zapłacić. Bo chcemy ten rachunek zapłacić. Koniec imprezy, wychodzimy. Chcemy zapłacić. Ten twierdzi, że to jest czyjeś. My tu jesteśmy kilkanaście tysięcy lat, bo jesteście, musicie wiedzieć, najstarszą nacją na świecie. Dużo starszą od starożytnego Rzymu czy Grecji. Wiecie o tym? Czołem wielkiego. To jest nasze. Jak się chce zniewolić naród, to trzeba mu odebrać dwie rzeczy. Tożsamość narodową i historię. I to nam zrobiono po wielokroć, paląc wszystkie nasze stare kroniki, Dzierżwy, Kadłubka, Anonima, Cholewy i wielu jeszcze innych takich. Uczcie się historii, jak chcecie wiedzieć, co będzie jutro. Bo tam są odpowiedzi. Wszystko już było. Maseczki były 5 razy. Różne, takie jak nasze. Dzisiejsze raczej. Takie jak dzisiejsze, takie z dziobami, tam sobie takie eteryczne jakieś tam nasionka mieli w tych dziobkach zakrzywionych, bo mówili, że mają powietrze ich zabija. Nie wiedzieli jeszcze, na co wierali wtedy.
faktycznie to była chałupa, bo to nie tam z objawów widać, ale takie były plotki, że tam ci, był okres tych wielkich podróży, okres geograficzny, rzeczywiście statki po całym świecie zaczęły krążyć i niektóre tam załogi były czymś zainfekowane, ale nie wiedzieli czym. No i później te maseczki. Ale była dżuma justyniana, dżuma grecka, inne. To wszystko już było. Cokolwiek wymyślicie dzisiaj, jakiekolwiek zagrożenie, czy atomowe, czy inne, wszystko jedno, cokolwiek wymyślicie. Nie ma takiej rzeczy, która by już wielokrotnie się nie powtarzała. Tak jak zegar, codziennie jest ta sama godzina, obojętnie jak ją wymienicie. Codziennie jest każda powtarzana. I są takie cykle. Ten czas jest dzisiaj dla nas, słuchajcie, wyjątkowo łaskawy. Nałożyły się dwa cykle. Czas ma taką tendencję do powtarzania się zjawisk w reżimie czasowym. Czas jest dowodem na istnienie materii. Jedyną rzeczą, która jest, co byście wymyślili, jest funkcją czasu. Obojętnie. Obojętnie. Czas jest takim Bogiem. Bogiem nad Bogami. Jest od zawsze. Jest sprawiedliwy, ale nieubłagany. Czy dobre, czy złe, nie wróci się. Mija i koniec. Ciągle do przodu prze. On decyduje, ten Bóg, kiedy do tej gęstości materii jesteśmy powołani. Jak długo chodzimy w naszym uniformie, w naszym ciele. Jak długo tutaj zostajemy i kiedy nas odwołuje z tej służby i przeznacza do innej. Albo nas awansuje, albo nas degraduje. Każdemu według zasług. Prawdziwy władca, prawdziwy Bóg. I On jest po naszej stronie, słuchajcie. Nie ma nic lepszego i nic większego. Oni mają ten listek, ci Chazarzy, ta mafia zła. Oni mają 95% wszystkich pieniędzy na świecie. I wiedzą o tym, że nikt nie może mieć więcej. No bo nie może. Ale pieniądz też jest funkcją czasu. Znamy takie przysłowie, czas to pieniądz. I my tego czasu, słuchajcie, mamy więcej niż oni tych pieniędzy. Dużo więcej. I oni już przegrali. Oni jeszcze tego nie rozumieją. Co to znaczy funkcja? Cięty, odrzędny oś. Wszystko jest funkcją. Jak powiem, że milion dolarów, to każdy powie, dużo. Dużo, jak zarobiłeś w ciągu dnia. Roku. Ale jak w ciągu tysiąca lat, to nawet na waciki wystarczy. To znaczy funkcja czasu. W jakim czasie? I oni mają ich dużo, ale my tego czasu mamy więcej. I oni już przegrali. Oni tego jeszcze nie rozumieją, bo to są barany. To są po prostu ich po prostu intelekt, to po prostu kpina. Baran na łące ma więcej oleju we łbie niż oni. Poza tym są złodziejami. To są w ogóle impotenci intelektualni. Kompletnie. Wyrzucił ze wszystkiego. I główny ideolog, Klaus Schwab, ośmieszam go w książce i na witrynie, ukradł ten Great Reset. Nein, to nie jego. To nie jego. Willy Willingham, taki Szwajcar holenderskiego pochodzenia, ukuł powiedzenia i napisał książkę. Przetłumaczyłem na plamac, nie tylko on. On całkiem o czym innym myślał. Oni tak robią. To jest ich metoda. Kradną zawsze jakiś pomysł, jakiś intelektualny, tak jak księgę, ukradli, połowę sfałszowali i tak zawsze robią, od tysięcy lat. Kradną czyjś pomysł, plagiat, kradną beczkę miodu, dodają trzy krople dziegciu i mówią, że to jest ich odmiana miodu, najlepsza na świecie.
To nie jest ani ich, ani miód już. To się umówmy. I tak właśnie robią ze wszystkim. Was oszukali tym aktem urodzenia was, nas. Mnie też. Właśnie po to, żeby nas zniewolić. I teraz ta trójkolorowa władza, o której wiecie, na szczycie której jest Holinsi, stolica apostolska, oprócz niej jest City of London i Washington DC. Każde z tych miast, państw eksterytorialnych, Washington DC nie jest częścią Stanów Zjednoczonych. Watykan nie jest częścią Rzymu i Włoch. I City of London nie jest częścią Londynu i Anglii. One wszystkie zawarły taki triumvirat, taką trójkoronę, stąd ta tiara papieska. To są takie trzy korony, jedna na drugiej. To symbolizuje ten triumvirat władzy. On zarządza wszystkim. Jego domeną jest nauka i wszystkie wierzenia monoteistyczne. Te wszystkie trzy religie pochodzą stamtąd i on tym zarządza. W książce opublikowałem taką mapę, której nie znajdziecie nigdzie więcej. Nikt o tym nie słyszał przedtem chyba jeszcze. Nazywa się Niewielkie, ale Większe Cesarstwo Rzymskie. Słyszał ktoś o czymś takim? Większe Cesarstwo Rzymskie. Jak się przyglądniecie tej mapie, zobaczycie, że wszystkie państwa Morza Basenu Śródziemnego naokoło, zwłaszcza po tej drugiej stronie, są te ważne, od Maroka aż tam po Lewant, Ukrainę, tam gdzie dzisiaj nasi ziomkowie biorą udział w tym, w tej zadymie tam. To wszystko było podpalane ilokroć i płonie. Te wszystkie jaśminowe, kolorowe rewolucje, jakie tam były różnie nazywane, one wszystkie powstawały wtedy, te pożary, jak któreś z tych państw, któryś z tych przywódców tych państw nie chciał sobie dać wkręcić tej krzywej bajki, jaką nam wkręcono. O demokracji tutaj myślę. Takiego systemu nigdy, nigdzie na świecie nie było. Nigdy. 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 Jeżeli nie było żadnych innych, czy tam feudalizmu, czy kapitalizmu, czy komunizmu, skoro przetrwał ten niewolniczy, to znaczy, że wszystko inne jest krzywą bajką. Bo on przetrwał. Wymienię wam, jeden już wymieniłem, ten Capitis Diminutio Maxima. Te nie wasze, ale napisane tymi kapitalikami nazwiska i imiona, właśnie tak się zapisywało niewolników o najniższym poniżeniu. To było pięciokastowe społeczeństwo, z tego trzy najniższe to właśnie dotyczyły niewolników. Różnie poniżonych w zależności od tego, przy jakiej okoliczności. Napisałem na witrynie całą taką jedną stronę, kilka stron prawa osobowego Rzymu. Jak wyglądali, jakimi prawami były te kasty wolne, rządzone, a jakimi i na czym polegały te poniżenia. Oprócz tego Capitis Diminutio Maxima było Capitis Diminutio Media i Capitis Diminutio Minima. Capitis Diminutio Media, wtedy jak się zapisuje te nazwiska, imiona, pierwszą dużą, pozostałe małe. A czasami możecie spotkać jeszcze na literaturze, na książkach, gdzie niektórzy autorzy używają tylko małych liter, pierwszych też. Nie wiem, czy ktoś widział, czasami się to spotyka. Oni myślą czasami, że to znaczy, że są wolni ludzie, że są świadomi tacy. Ale to nie znaczy. To znaczy, że są zniewoleni tylko w mniejszy sposób.
Inaczej było, jak zostali podbici całe nacje w wyniku jakichś tam wojen. Inaczej, jak tylko przez mezalians na przykład zakochali się młodzi. Jedno było tam księciem, drugie tam jakimś suszką, czy odwrotnie. To się zdarza, taki mezalians. I wtedy ten starszy rodu tam wykluczał go ze spadku i właśnie poniżał go. Miał ten średni stopień, a czasami tak jakby stracił przytomność. Pamiętacie taki film Gladiator, był generałem, a potem został całkiem niewolnikiem, jeszcze gladiatorem. Musiał walczyć codziennie o przeżycie. To jest takie najniższe, jeszcze miał szansę taką, ale czasami wygnano całkiem, wszystkie drogi prowadziły do Rzymu jak dzisiaj, a ktoś szedł w drugą stronę i był całkowicie bez niczego, bo niewolnik niczego nie może posiadać, nawet właśnie dobrego imienia, nawet żadnych rzeczy, żadnych tytułów, niczego i o niczym nie decyduje. I tak właśnie jest z wami, z nami wszystkimi. Dlatego o niczym nie decydujemy. Popatrzcie, jak nam wkręcili tą demokrację. Jak sobie w Google'ach wbijecie, tych demokracji jest 40 kilka rodzajów. Domyślacie się dlaczego? Dlatego właśnie, bo to jest tak jak w sklepie ściugami. Każdy z nas jest trochę inny. Inny rozmiar. A to S-ka, a to L-ka, a to XL-ka, a to 2, 3 SL, XL, a to znowu SXL. Każdy z nas jest trochę inny. I tych krajów jest tyle na świecie i one też są trochę inne. I tych demokracji jest dlatego tak dużo, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że on nie chce demokracji. Jak sklep jest pełny i ktoś chodzi i mówi, że nie ma jego rozmiaru, no to co ty gadasz, chłopie, chodź na tutaj cię zmierzę. Tak, tak, masz tutaj twój rozmiar, leży jak ulał, widzisz, jak dobrze w demokracji. A jak mimo to nie chce, to spuszczali tego psa z łańcucha. Kolejna, tak jak mówiłem, powtórzę, Watykan za naukę i religię odpowiadał. A Waszyngton to był taki pies gończy. Odpowiadał za terror i zbrojenia. I wojnę. Wszystkie. Dlatego tak są znienawidzeni. Bo rzeczywiście przelali mnóstwo krwi i wywołali tych wojen. Ale nie oni ponoszą odpowiedzialność kierowniczą. Sprawczą tak, bo to oni tam byli rzeczywiście. Ale nie kierowniczą. To jest duża różnica. To jest tak, jak słuchajcie, sądzą jakąś mafię, połapali grupę przestępczą o charakterze zbrojnym. I to jest taka grupa o charakterze zbrojnym, mafijna. To tylko rola władzy. I inaczej dostaje zwykły żołnierz, pistolet zwykły, a co innego, jak bossa sądzą. Ten dostaje zawsze najwyższy z nich wszystkich wymiar kary za sprawstwo kierownicze. Boss zawsze obrywa najbardziej. I w tym wypadku za te wszystkie wojny odpowiada Watykan. To jest kreatura największa. Z czyste zło. Nic tam nie ma dobrego. Mam nadzieję, że już to wiecie. Bo ja nie przepraszam za zranione uczucia religijne, ani za poprawność polityczną. Współczuję tylko. Ale to wina tych, co mają ten problem. Nie moja. Ja mówię, jak jest. Wiedza i religia to są dwa przeciwstawne bieguny sobie. Zupełnie przeciwstawne. Dlatego zarządzane są przez papieża w jednych rękach, to musi być. Kto ma wiedzę, nie musi wierzyć, bo wie na pewno. Wie na pewno. A kto wierzy, musi wierzyć, bo nie wie. Nie ma wiedzy.
I dlatego ta wiedza dzisiaj jest tak zakłamana. Tak zakłamana w każdej dyscyplinie nauki, w każdym obszarze. Po prostu nie ma nic prawdziwego. Ciężko doszukać się. Trzeba naprawdę mieć dużo czasu i cierpliwości, żeby taki filtr sobie zainstalować jak do wody. Wiecie, jak prawdę poznać? Napisałem też na witrynie stronę, jak poznać prawdę w dzisiejszych czasach. Szczególnie to jest ważne w dzisiejszych czasach, bo mamy wojnę informacyjną i bardzo łatwo się zatruć. Nie ma ludzi odpornych. Są tylko źle przygotowani. Trzeba umieć to robić. To jest bardzo ważne. Utrzymać higienę psychiczną. To strach zabija i niewiedza, a nie żadne wirusy. Wiedza, jak być zdrowym i żyć długo, to jest wiedza na poziomie trzeciej klasy szkoły podstawowej. Gdyby tego dzieci uczono w szkołach, ludzie by żyli po 150 lat. To jest bułka z masłem. Zobaczycie, ja wam to udowodnię. Zamierzam żyć dłużej. Czego i wam życzę. Słuchajcie, to jest bardzo proste, naprawdę. Ta idealna fabryka chemiczna, ona ma dedykowanego lekarza osobistego, który potrafi wszystko. Nic wam nie będzie w życiu. Nie ma takiej opcji. O ile nie zrobicie mu krzywdy temu lekarzowi i go nie wyłączycie. A on naprawdę jest bardzo ekonomiczny, niewiele potrzebuje. Minimum. Taka dygresja znowu. Mam taką tendencję, ale wracam, kontroluję się, jak za daleko odejdę. O zdrowiu nie było pytania. Słuchajcie, ten świat jest inny, inaczej zbudowany niż nas uczono, niż nam mówiono. Nic nie jest na swoim miejscu tam, gdzie nam wskazali, że jest. Nic nie jest takie, jak nam powiedzieli. Im tym większy problem, im więcej się jest zatrutym. A tak bez paraleli, czym wyższy poziom wykształcenia ktoś ma, to ma większy problem. Następuje ostracyzm, tak zwany. To jest wyparcie. Ktoś poświęcił 30 lat życia, ma tam tytuł jakiegoś doktora, profesora, kogoś. Ja mówię, dobra, słuchaj. Okej. Ja wam powiem, jak tak się z nimi zaprzyjaźnić, to oni mówią, no słuchaj, no stary, no muszę tak mówić, no. No zrozum, ja mam 60 lat, mam kredyt, młodą żonę, 3 lata do emerytury, kto mnie do roboty przyjmie? I facet wie, że głupoty gada, już to dawno zostało obalone, ale on dalej naucza kłamstwa, które już nie jest aktualne, już jest ujawnione. Tak nauką zarządzał Watykan. Czym bardziej naukę zgnębił, czym bardziej ją zakłamał, tym więcej było wiernych, bo to jest przeciwstawny koniec, tak jak mówiłem. W ten sposób. Więc jak większość była ludzi na świecie niegramotnych, jak to się mawiało, nie umiała czytać i pisać, to ogniem i mieczem było skutecznie nawracać. Tak nas nawracali. 700 lat naszych ziomków topiono we własnej krwi. We własnej krwi nas topiono. Tak nas nawracają. Nawracano. Zobaczcie, jak wygląda kalendarz słowiański. Tu nie ma dni żadnych. Szczęśliwi czasu nie liczą. Nie było potrzeba. Myśmy sobie tutaj żyli szczęśliwie w dżungli takiej pełno lasów gęstych. To, co zostało w Białowieży, co w 3/4 jest po stronie białoruskiej, a u nas w kawałku,
Taka puszcza była aż pod Paryż, jak oni tu przyszli. Pod Paryż. I potem stopniowo wraz z tak zwaną w cudzysłowie cywilizacją te lasy wycinano po prostu. I została tylko tutaj to jądro zostało z tamtych czasów, gdzie te żuby żyją. To jest jądro. Taki matecznik, samocentrum. A pod Paryż aż było. Więc myśmy tutaj sobie żyli jak pączki w maśle. Słoneczko, deszczyk. I tak żeśmy sobie odczaj czas od deszczyku, potem posiać, potem zebrać, słoneczko, potem do rzynki i znowu co miesiąc dwa, trzy święta mieliśmy. Wszystkie są opisane dokładnie. Pięknie żeśmy to obchodzili. Tak sobie żyliśmy po prostu dzieci Boże, ufni. Gość w dom, Bóg w dom, ktoś przywędrował, to powiedział, co tam gdzieś słychać na świecie, to się go przyjmowało. Przy stole opowiadał, jaka miłość się go napoiło. Pięknie. A dzisiaj oni nam skradli te wszystkie święta. I tak jak z tym miodem mówiłem, spaskudzili wszystko. I teraz zobaczcie, co robią. Rozdają darmową zupę. I czasami jedyny ciepły posiłek niektórych ludzi. W podglądzie bardzo. Ale oni nie robią tego, jak nasi Słowianie właśnie, z dobrego serca, z podobnego. Oni upokarzają w ten sposób. Robią to, dają tą michę przy bramie. Jak psu, jak wuda zawsze stoi psa. Jak psu, żeby inni wiedzieli, żeby was przyzwyczaić, że macie żebrać i dostać darmową michę. Żebyście im narzekali, że za mało zarabiacie. Bo możecie mieć jeszcze tak. I nie martwcie się, Micha zawsze na was czeka. A potem idziecie na miasto i jest świeża dostawa w Lopeksie i kolejka stoi. Kolejne opogodzenie. To się w głowie nie mieści, słuchajcie. Ten kraj, ta święta ziemia jest najbogatszym na pewno w Europie, ale z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością na świecie. Taka bogata jest nasza Matka Ziemia tutaj świata. I dlatego ta czarna mafia połowę jej ukradła. Tej najlepszej, tam gdzie papu rośnie. Ziemia, powietrze i woda nie są niczyje. Są wszystkie. Zwierząt, mniejszych braci i nas. Wszystkich ludzi. Nikt nie może nią władać. Jest nasza, a zwłaszcza ta. A zwłaszcza tam, ta święta ziemia, na którą te skóry wiele rzucali tyle klątw. I mieliśmy takiego jednego Belzebuba, którego tak szybko świętym ogłosili. Ten skóry wiele był najgorszy. Dlatego tak szybko go ogłosili świętym. Jego zastępca wyłapał 25 lat ćwiarę bezlędnego więzienia. Razem z Elżbietą Liso i premierem Kanady za zbrodnie przeciwko ludzkości. Wymordowali 50 tysięcy dzieci w okrutny sposób. I wy myślicie, że on nie wiedział, jego szef nie wiedział, co zastępca robił? Ten skóry nie był najgorszy, mówił on. On tutaj przylatywał i był na tyle bezczelny, że całował tą ziemię. Całował tą ziemię. I kłamał na oczy. Na wszystkich królów, na wszystkie książęta, na 95% ich rzucono klątwy. Rzucono klątwy na cały naród, na nas wszystkich i na cały kraj. Te klątwy mają dzisiaj po kilkaset lat. To strasznie ciąży. Jak w tym skórze było cokolwiek świętego i w cokolwiek wierzył w ogóle, rzeczywiście był cośkolwiek duchowego, wiedział, o co chodzi, to powinien to zdjąć, jak całował tą ziemię. I nie zrobił tego. To sobie wyobraźcie, że mówicie dziecku, że go kochacie, a potem go zabijacie. Oni to zrobili. On to też zrobił. I wiedział o tych wszystkich okropnych rzeczach, za które Ratzinger dostał z Elżbietą Windsor i z tym premierem Kanady po 25 lat.
Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Kościoła i Państwa skazał ich 9 lat temu. Nie wiedzieliśmy, dlaczego ten wyrok nie jest wykonany. Dlaczego oni chodzą po wolności? Dlaczego nie siedzą w pudle? Gdzie ich miejsce? Na tydzień przed ogłoszeniem wyroku Ratzinger wiedział, jaki będzie wyrok. I abdykował. Pierwszy raz po 500 latach się coś takiego zdarzyło. Cesarz abdykował. 500 lat nie było czegoś takiego. Nie chcieli dopuścić do tego, żeby został zdjęty, był zaaresztowany prosto stamtąd. Odezwa była do wszystkich, żeby pomogli w egzekwowaniu tych 30 sędziów. Przez miesiąc ludzie tam mdleli na tej sprawie, pod siebie robili. Nie mogli tego drugi raz przeżyć. Musieli opowiadać, jak to było. Jak chłopca, jak polowali tak na zwierzęta. Te wszystkie kurewskie, królewskie koronowane głowy. Polowali na te dzieci, jak na dzikie zwierzęta. Chłopca złapali, obcinali przyrodzenie, wypijali krew, jedli ciało. Jak przeczytacie jezuicką przysięgę, to robili jeszcze gorsze rzeczy, niż tam napisano. I dzisiaj będziemy zakładać, to było za te dzieci, ale tutaj 5% było chyba irlandzkich dzieci tam zamordowanych, resztę indiańskich w szkołach, w obozach, tak, obozach zwanych rezerwatami. Ale tutaj nasi ziomkowie ginęli przez 700 lat przez tą mafię, mordowani we własnej krwi, bo ich Bóg tak chciał, a teraz już nie chcą tego Boga. Bóg się ich rozmyślił i ich papież, też pedofil, okropną ma opinię w Argentynie, w swoim kraju, takiego specjalnie wybrali, po raz pierwszy białym papieżem jest jezuita, po raz pierwszy w historii. No to czarny papież. Czarny zawsze był jezuitą, bo to generał czarny, ale biały nigdy nie był, teraz jest. Ostatni akt. Jesteśmy w Teatrze Lalek. To wiecie, jak jest w Teatrze Lalek. Tak właśnie jest. Tu jest płytyna i ja tam z tyłu poruszam kukiełkami. Dzieci myślą, że kukiełki żyją swoim życiem. Ale nie żyją. My dorośli wiemy, że kukiełki same się nie ruszają. Ktoś tam pociąga za sznurki. I kiedy sceną jest cały świat, to wszystkich, kogo widzicie, to są kukiełki, to są marionetki. To wszystko, obojętnie go wymienicie, kogo znacie. Czy Trump, czy papież biały, czarny, szary, wszystko jedno. Czy królowa, jedna, druga, trzecia, czy tam Gates, czy inni. Fauci, ktokolwiek wymienicie. Wszyscy są na scenie, więc są marionetkami. Nie oni rządzą. Czy Putin, czy tam kogokolwiek. Wszyscy na scenie są marionetkami. A kiedy sceną jest cały świat, to wszystkie media mainstreamowe, o kim mówią, o marionetkach. Nie oni pociągają za sznurki. Tak jak w teatrze. Mistrz marionetek jest za kotarą. Mistrz marionetek jest niewidoczny. Jego obecność, albo nieobecność bardziej, jest wyższą formą obecności. I teraz, kto jest tym mistrzem marionetek? Kto pociąga za sznurki? Czyj scenariusz oglądamy? W czym bierzemy udział? Kto napisał tą sztukę? Kto napisał ten cyrk? Kto to zaprojektował dla nas, ten shit? Kto? Macie pomysł? Czerwony szyld. Nie. Rothschild. Nie. Bierze w tym udział, ale jest daleko od tego. To nie on. Ci tam? Którzy? No, co tam latają.
Słucham? Ciepło. Ciepło, siostro, ciepło. Czyli towarzystwo Jezusowe. Oni są mistrzami takich nas. Tak pięknie umą mówić. No nie tak jak ja, ale uczą się. Skromność nie jest moją cechą. A jest. Tak jest. Jezuici, słuchajcie. Powiem wam scenariusz dobrego filmu. Takiego naprawdę dobrego. Czy szpiegowskiego, czy sensacyjnego. Jest taki jeden zły facet. Naprawdę zły. Ścigają go wszystkie służby. MI6, Mossad, KGB, CIA. Wszyscy go szukają. Mafia go szuka. Jedna, kalabryńska, sycylijska. Wszyscy go szukają. I jeszcze pełnopłatny cyngli na zlecenie. Wszyscy. Znaczy, że nikt go nie... Ktokolwiek go złapie, to on ma przerąbane. Zabiją go i zjedzą. Gdzie ma się ukryć taki człowiek? Jak ma to zrobić? Macie pomysł? No, jakiś pomysł jest. Inny? W Watykanie. No, też dobry pomysł. Zmienić lata. To samo się wstąpić do Watykanu. I co jeszcze? Pod ziemią. Też można. No nie, to jest wszystko słabe. Oni mają tyle pieniędzy, że przekupią każdego. To jest wszystko słabe. Słuchajcie, powiem wam, jak na tych filmach jest. Co? O, może być w kosmosie też. Tak, albo tam, pod lodami pewnie. Słuchajcie, jest lepszy sposób. I znacie go z tych filmów właśnie, co wymieniłem. Facet nie żyje. A wszyscy byliśmy na jego pogrzebie. I wiemy, że gościa już nie ma. Po herbacie. Ktoś go sprzątnął. Ale on żyje. Oszukał wszystkich. Znacie ten scenariusz, nie? Nie raz. Właśnie kiedyś, kilkaset lat temu, właśnie towarzystwo Jezusowe wymyśliło ten scenariusz. Ci skurwiele, naprawdę źli, słuchajcie, i inteligentni, oni tym cyrkiem kręcą od tamtych czasów. I już teraz zrobili. Wszystkie rządy w całym świecie ich namierzyli, że dążą do wojny. Od Japonii przez Stany do Europy. Wszystkie wojny, jakie znacie. Secesyjna, napoleońskie. Wielka wojna, zwana pierwszą później, jak zaczął to liczyć. Druga wojna. Rewolucja październikowa. Wszystko oni. Namierzyli ich. Te wszystkie rządy namierzyli, że ci dążą do wojen. I nie chcemy ich tutaj. Wynowa. I pojechali do papieża i powiedzieli, kurka wodna, weź coś z nimi zrób, chłopie, bo tak nie może być dalej. Przecież oni pchają nas do wojny. My tego nie chcemy. Nie chcemy ginąć. Nie chcemy żadnych wojen. No i macie rację, powiedział. No kurde, macie rację. Dobra. Macie rację. I rozwiązał ten zakon. Rozwiązał. A graty rozdał. Innym sektom. I klasztory wszystkie oddał innym sektom. No i wszyscy mówią, no i odlekli. Mamy to z głowy. Cieszyli się. Ale ten generał, to jest generał armii, to nie jest pajac. Po Loyoli tam byli jeszcze inni,
Słuchajcie, to były naprawdę źli ludzie. To się nazywa rozpoznanie w boju, co oni zrobili. Tymi swoimi zakusami oficjalnymi, namawianiem do wojen, niekoniecznie bezpośrednio sami, tylko robią to. Namawiam ciebie, ty namawiasz jego, bo on tam jest na stanowisku, a tam obok siedzi król. I ty wiesz, ja tobie, ty jemu, a on tam. I codziennie raport, co tam zrobiłeś, co mu powiedziałeś. Tak chciałem, że nie bezpośrednio. Nie zobaczysz tego w kierce czarnej, a i tamten. No, wszystko wiesz. Marionetki, długie sznurki tam. Dużo kołowrotków, po drodze bloczków i to tam też który gdzieś tutaj niby pociągasz, a tam się rusza. Tak to jest. No i słuchajcie, oni zrobili taki manewr. Jak tych wszystkich wygonili z tych rządów, papież rozwiązał ten zakon, no to klient nie żyje. Nikt już, wszyscy oddech wzięli, mamy to z głową. Oni się wtedy przegrupowali i na te miejsce tych złych, zdemaskowanych wysłali innych zastępców, też wyszkolonych agentów wpływu. Ale już nikt się nie spodziewał, że są jacyś inni, no bo rozwiązał go zakon. Gość nie żyje. Więc wszyscy mieli to z głowy. A ci działali i dopięli swego. Te wszystkie wojny miały miejsce, wiemy o tym. W czasie, kiedy nie było już ich klasztorów, a graty rozdane. A jak już zrobili wszystko, co do nich należało, osiągnęli swój sukces, Davide et Emperor. Dzieli rządzi. Jak już to zrobili, mija 50 lat, a jeszcze jedno, ten papież, który rozwiązał ten ich zakon, zabili go natychmiast następnego dnia, żeby się nie wygadał. Zatrudni go na śmierć. I powiedział jeszcze ostatnio, takiego listy, ostatnie zwierzenia się zapisały. Wiedział, że zginie, ale nie wiedział w taki okrutny sposób i tak szybko. Tylko to powiedział już następnego dnia na pochybę. Mija 50 lat, wszystkie te wojny miały miejsce. Kolejny papież przywraca jezuitów i mają się do dzisiaj dobrze. Po 50 latach niebytu zmartwychwstali. Cud! Z powrotem są. I do dzisiaj się mają dobrze. Mało tego. Przywraca i oddaje im graty. Te klasztory. I najciekawsze w tej historii jest wątek polski. Niesamowity. Niesamowity jest wątek polski w tej historii. Słuchajcie, bo te skóry wiele najgorsze, co wykryci na początku, ich odsunięto, ale nie zabito. Oni gdzieś się musieli podzielić. Gdzie oni się podzieli? Słuchajcie. Gdzie oni się podzieli? Macie pojęcie gdzie? Carycy Katarzyny. Słucham? Carycy Katarzyny. Słuchaj. Prawidłowo. Nikt ich nie chciał, ale ona zechciała. Ona zechciała. Ale ona zechciała nie dla siebie. U siebie zostawiła dwóch. Pięciu wysłała na Białoruś, a tą całą bandę wysłała do nas. Tutaj. A Polski nie było. To był zabór rosyjski właśnie. Dlatego ich tutaj wzięła. Oni, słuchajcie, zajmują się na całym świecie szkolnictwem. I tutaj też się zajmowali szkolnictwem. I słuchajcie, te klasztory, co niby dali tam innym sektorom, to właśnie na cele szkoleniowe, a te szkolenia wyobrazili oni, więc oni tylko te swoje czarne kiecki dali do prania. A tak to zostali w swoich gratach, to normalnie w tych klasztorach dalej. I tam były szkoły. I tam ogłupiali. I tak, słuchajcie, był taki pajac jeden, Dubcygier tej Katarzyny, niejaki Poniatowski się nazywał.
I on tutaj przyjechał, ona go tu przysłała, z dobrą nowiną. Zabór rosyjski, wszystkie szkoły z językiem wykładowym rosyjskim, a gość przyjeżdża i mówi: słuchajcie, dobra wiadomość jest taka, od jutra wszystkie szkoły z wykładowym polskim. No to gość, brak, to deal, wszyscy zadowoleni. Ale gdzie jest haczyk? Nikt nie pyta. Okazuje się, że nie ma tak dobrze. Nie wszystkie szkoły, nie wszystkie przedmioty, tylko dwa. I w tym najważniejszy, historia Polski. Napisana przez Katarzynę. Dlatego, żeby wszystkim baranu dołba wbić, to po polsku. Słuchajcie, mało tego. Do dzisiaj nikt nie napisał innej wersji. Dalej jej nauczali. I nauczają. Założył tak zwany Komitet Edukacji Narodowej ten gościu. No skóry też, naprawdę. I nauczają tego ci jezuici, rozumiecie? Oni potrafią tak zbałamucić od Japonii przez Amerykę do Europy. Każdy kraj. Każdą organizację przeniknęli. Wszystkie wywiady świata, CIA, MI6, czy tam jakieś inne, Mossad, KGB, CIA, FBI. Wszystko jedno, co wymienicie. Duże korporacje, McDonald's, tam Microsoft, obojętnie co. Wszędzie są w zarządzie, albo kierują zarządem, albo są w zarządzie, albo zarządzają przez kogoś. Dlatego są najlepszym wywiadem na świecie, dlatego rządzą całym światem, bo wszędzie mają tych iluminatów i tam Komitet 300, Komitet 13, masoni, kogo tam wymienicie? Wszędzie są. Wszędzie. Wszystkich przenikli, zinfiltrowali. Dlatego rządzą światem, bo taki mają wywiad. A jak któryś ma zadanie i nie wykona, nie dlatego, że jest leniwy albo nieudolny. No nie da się po prostu. Czasem ktoś taki jest kumaty, że nie da sobie. To wiecie, jak przysięga i wygląda. Potrafią se, jak seppuku zrobić, jak jakiś samuraj zamieszać w BBH. Po prostu będzie walczył, albo zginie, albo załatwi sprawę, a jak nie on, to pięciu na jego miejsce chętnych jest do tego samego. Tacy są bezwzględni. Psychopaci, socjopaci. Brak słowa, żeby to właściwie mianować. I dlatego są tak skuteczni. I dlatego mają wszystkie pieniądze świata, dlatego rządzą kilkaset lat. I jak myślicie dzisiaj, że ktoś bez ich wiedzy cokolwiek tutaj robi, jak oni tu rządzą niepodzielnie od kilkuset lat, mają wszystkie pieniądze świata i tylko jedna rzecz z tych trzech, ta religia im się wysypała, nic więcej, a oni przysięgali papieżowi, dlatego zawsze służą papieżowi. Był taki okres, niektórzy z was wiedzą, reformacja kościoła, kontrreformacja, to właśnie oni. Tam brali udział, ale to nie ten wątek. Wracając tutaj do naszego wątku w Polsce. Więc słuchajcie, drugi przedmiot, poza historią, jaki tutaj nauczano, to teologia. Rozprzestrzenili ten shit, tą zarazę, tą obcą nam tutaj żyjącym w tych pięknych lasach, na tej pięknej Ziemi Świętej. No, obrzydlistwo dla nas to było, dla naszych przodków. Obrzydlistwo, dlatego że piją swoją krew, jedzą ciało swojego Boga. My, którzy żeśmy tu słoneczko mieli i się czasami tam za dobre plony, słuchajcie, żeśmy się kłaniali, to dla nas to było obrzydlistwo. Jeść jakieś czyjeś, myśmy mięso się jadło jak człowiek był głodny. Myśmy sobie tutaj roślinkami się żywili i żeśmy sobie długo żyli i szczęśliwie. Więc tam zwierzątka to bracia mniejsi, to żeśmy szanowali, mieszkali z nimi. To po prostu bracia mniejsi, nic więcej. Tacy jak my. Też krew
Płynie serce, bije, człowiek żyje. Ta sama zasada. Więc żeśmy ich kochali i z nimi mieszkali pod jednym dachem teraz. I to naturalne dla ludzi. Owszem, tam później higiena te sprawy, ale nie w tym rzecz. Oni nam wmawiali, że mamy jeść ciało. A dzisiaj robią to bez przenośni, bez alegorii, wprost. Jedzą te dzieci, piją ich krew. Słuchajcie, no ja nie mogę o tym mówić w ogóle, bo ja jestem telepatyczny. Od razu mi się uzyczysza, jak pomyślę o tym dzieciach. Oni to robią, a te gwiazdy tam sobie smarują. Gdzieś, nie wiem gdzie, ale ponoć je to odmładza. Kremik taki, ta krew pokominowa, te komórki macierzyste, co macie dać dzieciom, rodząc w domach, żeby nigdy nie chorowali. To jest te podstawowe wyposażenie tego waszego lekarza osobistego, wasz system immunologiczny. Zupełnie będzie inne, jak dostanie tą całą krew pompowinową, te wszystkie komórki macierzyste. Dzisiaj jak ten mały wyskakuje, to ciach od razu do próbówki, umyślny tam leci na dół, tam już czeka goniec z lodówką i na sygnale do tej fabryki tych kremików, taki kremik jak mały paznokieć, 1000 euro kosztuje. I te gwiazdy właśnie wszystkie sobie tam gdzieś, nie wiem gdzie, ale gdzieś tam sobie robią, żeby były młodsze. Naciąga się im czy coś. Te dziecko jak dostanie, to słuchajcie, wszystko, 3 dni czasami to twarz ta powinna sama odpadnie. To może leżeć na deszczu, na kamieniu i cholerę, to nic nie zrobi. Zgadza się. Taki system immunologiczny. Dziecko wysyłać na 2 tygodnie na kolonie, dajecie mu kieszonkowe, walizkę, tam szynku, tutaj tego. Masz tu skarpeteczki, beretek, beretik, coś tam jeszcze. A tutaj na całe życie bez niczego. Tu na 2 tygodnie walizka kieszonkowa, a tu na całe życie bez niczego. I jeszcze do tego 6 trucizn wbijają. A to w piętkę, a to w rączkę, a to w nóżkę. Mało tego, że jeszcze mu nic nie dają, to jeszcze go zatruwają tym wszystkim. I on już potem do końca życia jest, utrzymuje tą Big Farmę i kawałę. I tak macie, dlatego nie idziecie. Nie macie lekko przez to. To się da trochę odkręcić. W naszym wieku, zwłaszcza starszym, to już to minęło. Potem żeśmy sobie raz nie jeden co zrobił, dużo sam gorzej niż to. Nie dość, że nie dostał, nie dość, że go zatruli, to jeszcze potem sam się zatruł jeszcze. A to jest naprawdę prosto o to dbać. Bardzo prosto. Niewiele trzeba, żeby to odbudować, bo to jest tak pomyślane po prostu, genialnie. Ci nasi stworzyciele naprawdę byli, wiedzieli o co chodzi. Potrafili to zrobić genialnie. Co prawda im to zajęło parę tysięcy lat, ale zrobili to genialnie. Tylko, że nie przekazali instrukcji obsługi. Niektórzy sami doszli. To inteligentna cecha. Samemu rozkminić, jak coś działa. I nie zepsuć przy tym. No niektórym się nie udało, no to się przekręcili w młodym wieku. Ale jak dziecko się uczy od małego, jak to obsługiwać, własne ciało, to będzie żyło długo. Nie przeszkadzało. A ten doktor dedykowany system immunologiczny własny, jak jest sprawny, to naprawdę wszystko się da wyleczyć. Patrzcie, człowiek nawet wodę utlenioną sam produkuje. A to takie proste i takie tanie. Nadtlenek wodoru. Inaczej. To trzeba sobie samemu wyprodukować takie coś. Kupić stężone tam 30 czy 60% i zrobić z tego 3%. Dodając takiej wody destylowanej jak do akumulatora. Ja to piję. Ja to piję. Raka można wyleczyć każdego dzień, niektóre nawet tam w tydzień. Rodzaj raka. Dożylnie to się podaje. W różnych stężeniach. W
różne miejsca. Taką książeczkę polecam sobie, kupcie za 5 zł. Iwan Nieumywakin autorem jest. 100 chorób leczonych wodą tlenową. Iwan Nieumywakin. Ja ją mam od 50 lat, znam ją na pamięć, bo jeszcze dobrze znam rosyjski z tego czasu. Ona dzisiaj jest po polsku, ta książeczka. I druga taka jest 100 chorób leczonych sodą. Tą spożywczą taką. Też polecam. Tą wodą utlenioną katar, zatoki, tam jakieś takie rzeczy, to jeden dzień się leczy. Tam się dowiecie jak. Te wszystkie beztlenowce tak zwane, po prostu jak się im dostaje czy tlenu, a ona jest ta woda utleniona nośnikiem tlenu, to one po prostu zdychają. I potem tylko trzeba zassać, wziąć sobie w garstkę ciepłej wody, zassać nosem, żeby tam, to jedna komora, żeby to wszystko, te trupy usunąć. I to wszystko, 3 razy powtórzyć i nie ma. A jak łapie was jakaś grypa, czy tam coś, słuchajcie, lekarstwo jest takie, co można samemu zrobić znowu, albo kosztuje 2 zł na całą rodzinę. Kupuje się kilogram węgla aktywnego. I taką na pół szklanki wody, 3 łyżki pełne. Smoła taka z tego wychodzi. To trzeba wypić ze 3 razy. Potem aż stolec to jest taki, no jak koks taki. Taka grudka czarna jak koks taki wylatuje. I to 3 razy takie coś. I to już wszystko. Już nie ma nic. To jest idealny filtr. To jest to, co wodę możecie z kałuży pić. Wziąć trochę waty, trochę tego węgla, trochę piasku, przesączyć i jest czysta. Można pić. Przez węgiel jak przejdzie, to jest wszystko. Wszystkie drobnoustroje. Drobnoustroje, mówimy o naturalnych. Nie tam chęć, zatruta. Jakieś świństwa takie, że tego niczym nie zabije. Ale jak jest naturalnie, tylko był taki zwyczajny, błoto jakieś coś tam, to po węglu, po piasku, przez watę i można to pić, nie ma problemu z tym. Tam nie będzie nic żywego w środku, a nawet jak będzie, to można się napić z kałuży, zakąsić tym węglem i też wam nic nie będzie. Pragnienie zaspokoicie, a ten koks można spalić. To jest takie proste. Naprawdę działa. Nie ma możliwości, żeby nie działał. Nie ma takiej opcji. No dobra, ale znowu poszedłem w dygresję. To nie moja dziedzina. Słuchajcie. Ja się już pogubiłem, bo tak za długo na jedno pytanie. Może ten mikrofon tam przekażcie, kto ma jakieś pytanie, to ja coś innego może. Jak to autonomię? Słuchajcie, autonomia jest krok po kroku opisana w drugiej części prawa morza, zastosowania praktyczne pod tytuł. Ja wam powiem, tam jest krok po kroku. To jest szereg dokumentów. Przede wszystkim muszę zastrzec taką rzecz. Takich autonomii jest kilkaset już w Polsce. One powstały niezależnie od siebie według logiki ich właścicieli. Powiem wam, o co chodzi. Idea tego jest taka. Do waszego płotu, waszej posesji, jest prawo Matrixa stanowione. A z drugiej strony płotu jest wasze państwo. Wasze państwo nie eksterytorialne, to nie jest inne państwo w sensie, że my nie chcemy z Polski wystąpić, wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie. Ono tylko jest prawnie wydzielone. Czyli będą częścią kraju, na tym terenie waszym nie obowiązuje prawo Matrixa. Obowiązuje tylko wasze prawo, które sami sobie stworzycie.
Wszystko, co chcecie, jest, a wszystko, czego nie chcecie, nie ma. Spisujecie taką konstytucję, taki regulamin, taką ustawę, jakkolwiek to zwać, taki spis przepisów. Tworzycie wszystko, co chcecie, to tak nazywacie to konkretnie. A wszystko, czego nie, to nie. I powiadamiacie o tym, że od dzisiaj na tym terenie, pod waszym adresem, takim a takim, wysyłacie te pismo do wszystkich, z którymi kiedykolwiek urzędami reżimu Matrixa mieliście kontakt, macie obecnie lub możecie mieć potencjalnie w przyszłości. Umowa jest wtedy ważna w handlu, każda umowa, jeżeli nic nie jest zatajone, nic nie jest ukryte, wszystko jest jawne, wszystkie karty na stole, wszyscy zdają sobie sprawę z konsekwencji takiej umowy, to jest uczciwe postawienie sprawy. I w ten czas taka umowa jest ważna. Jeśli coś zataicie, a potem będziecie robić, a nie wpiszecie, bo ci zapomnieli, tam będziecie tłumaczyć, to nieważne. Umowa jest nieważna. Macie tam wszystko przewidzieć, co chcecie. I teraz powiadamiacie te wszystkie urzędy, gdziekolwiek możecie z nimi mieć kontakt, oni z wami będą chcieli mieć, co będą chcieli od was. Dajecie im termin, 2 tygodnie, zawity. I oni mogą, mają 3 wyjścia retorycznie. Albo mogą się zgodzić, albo nie zgodzić, albo olać was i w ogóle nie odpowiedzieć. Wtedy to nic nie zmienia. Przyjmuje się wtedy przez przemilczenie, że to wchodzi w życie. I tak najczęściej jest, że oni nie wiedzą, co odpowiedzieć, to wchodzi w życie przez przemilczenie. Tak najczęściej jest. Tak nas kręcili w mnóstwo swoich przepisów, że my o nich nie wiedząc, bez naszej wiedzy, zgody, aprobaty, świadomości, coś obowiązuje nas. My tego nie wiemy, bo nas nie powiadomili. Oni powiadomili, gdzieś tam sobie to wydrukowali, nam nie przysłali, minęło 2 tygodnie, oni to przyjęli, żeśmy się zgodzili, bo żeśmy zaprotestowali. Dlatego dzisiaj, jak coś od was chcą, to już mówiłem chyba o tym, te 3 słowa, nie wyrażam zgody. Cokolwiek chcą, nie rozumiem. Zawsze się sędzia pyta, powiedz, rozumie pan? Ja jestem naturalnym człowiekiem. Dobra, daj dowód i daję dowód. Czy to wierzą was od razu za idiotę? Mówi, że jest naturalnym, żywym człowiekiem, kieruje się prawie naturalnym, a mówią mu daj dowód, a on daje. Czyli mówi jedno, a robi co innego. To idiota nie rozumie, co mówi. Od razu masz przegrane. Nie możecie, macie zapomnieć. Nie reprezentuję tej osoby, nie zamawiałem twojego serwisu, nie świadcz mi tej usługi. Nie wyrażam zgody. Nie reprezentuję tej osoby, waszej korporacji. I nie świadcz mi tej, nie proponuj mi tej umowy. Wszystko jest umową, wszystko jest handlem. Każda propozycja jest umową, handlem. Wszystko, co wygląda na kolor prawa, czyli wygląda jak prawo, ale nie jest prawem, to się mówi na to prima facie albo kolor prawa. I oni taki kolor prawa tworzą, te ich ustawy, rozporządzenia, regulaminy, instrukcje, etc., etc. To jest wszystko kolor prawa. To jest niezgodne z prawem naturalnym. Każdy sędzia wie, jak coś jest tworzone przez człowieka, jest niezgodne z prawem naturalnym, w ogóle nie jest prawem, w ogóle. Jest tak zwanym prima facie, na pierwszy rzut oka, znaczy dosłownie przynoszenie. Wygląda jak prawo, ale to nie jest prawo. Kolor prawa ma, ale to nie jest prawo. Bo jest niezgodne. Nie może. Dobrze. I teraz autonomia w dalszym ciągu. Przykładowo. Ten wasz kochoł mieszka w skrytce pocztowej.
On tam mieszka, a to jest ich chochol. A wy mu wynajmujecie im, ich właścicielom tego chochola, wynajmujecie pokój. Ten pokój to jest podaż i popyt. Cenę reguluje podaż i popyt w handlu. Więc czym więcej macie problemów z nimi, tym więcej zarabiacie na tym. Każdą instytucję, która do was pisze, żeście powiadomili przecież, że obowiązuje takie, takie prawo. Więc jak oni teraz chcą coś od was, na przykład 1000 zł podatku tam za coś, od nieruchomości czy za coś innego, to wy mówicie OK. Mówicie OK. Ponieważ za wynajęcie tej skrytki, tej powierzchni mieszkaniowej dla ich chochoła, obciążacie ich rocznie w wysokości na przykład 100 tysięcy. I oni chcą 10 tysięcy podatku. OK? Jesteście nam w dalszym ciągu winni 90. Proszę w ciągu tygodnia wpłacić na tej na ten rachunek, piszecie. I to wszystko. I to wszystko. Jesteście na winni za 90. I tu macie wpłacić i tu na przykład. I w każdej takiej sprawie takie rozwiązanie tam będziecie mieli. I teraz jest gość, którego znam, bo jak mówiłem, jest 300 takich ponad tam wiemu takich autonomiach, ale ten jest księgowym. Założył autonomię 4,5 roku temu już. I to działa, a jeżeli księgowym jest, to ma tak wszystko poukładane, wiecie, jak ksiądz, stronę po stronę. Słucham? Tak jest. Henryk Kraszkowski, autonomia Osówek ze Szczecinka. I tam w tej książce jest strona po stronie, punkt po punkcie, wszystko napisane, co z czego się wywodzi, po co taki dokument, jak się go tworzy i na końcu, jak on wygląda. Według Gaszkowskiego. A to działa. I te wszystkie dokumenty przejrzałem, studiowałem je tam u niego tydzień. I doradzał mu w tych dokumentach taki inny gość, którego też znacie, albo możecie znać potencjalnie. Andrzej Sędzygmunta ma taką encyklopedyczną wiedzę na temat prawa morza. Tworzyli, doradzał mu, tworzyli jak najlepiej te dokumenty. Ja to sprawdzałem, rzeczywiście są wzorcowe. I prowadzone tak łatwo, przejrzyście, tak jak akta, jak pasywa, aktywa, jak księgi się handlowe prowadzi, bardzo przejrzyście. I dlatego nie mówię, że to jest jedyne rozwiązanie, bo tak jak mówię, kilkuset już to zrobiło niezależnie, ale takie, które mogę polecić, ponieważ działa i jest wzorcowe i ja to badałem. No. I teraz nie musicie niczego wymyślać sami, możecie, tak jak inni, ale nie musicie. Tam jest wytłumaczony każdy dokument krok po kroku. Co z niego wynika, jak ma wyglądać, do czego służy i na końcu jak wygląda. Jak pan już podpisywał? Jeszcze raz, ja mógłbyś powiedzieć? Jeszcze raz? Gdzie to można te informacje znaleźć? W drugiej części zastosowania praktyczne tej pierwszej książki. Za 3 tygodnie będzie wydana. Już jest ukończona. Za 3 tygodnie będzie. Tam jest 180, o coś tam, ponad setkę grubo stron na ten temat. Nic więcej. Książka też będzie miała 600 stron ponad, ale tylko 150 chyba, nie pamiętam dokładnie, ale ponad setkę grubo, tylko na temat autonomii. Łącznie z przykładami konkretnych dokumentów, jakie podpisywać, jakie pieczęcie, jakie symbole. To wszystko jest wasza kreacja. To wszystko zależy. Tam są tylko przykłady. Możecie to. Słucham? No więc mówię, tych kilkuset, które są, to ludzie nie mieli żadnego wzoru. Wiedzieli, o co chodzi w autonomii. Autonomia to jest. Są takie republiki na przykład autonomiczne. Są różne państwa autonomiczne. Kiedyś były autonomie wchodzące w skład większych konstrukcji, jakichś konfederacji i tak dalej. No na przykład
Stany Zjednoczone są taką konfederacją. Każdy stan ma swój kodeks, swoją konstytucję, co jest osobnym państwem, tak na przykład. Inny przykład, proszę, Republiki dawnego Związku Radzieckiego. One miały wszystkie autonomię. Same się rządziły, same gospodarowały, ale centrala była w Moskwie, jak potrzeba było coś razem, no tak jak nawet my. Najlepszy przykład to jest Legia stara. Stara nasza słowiańska, lechicka ojczyzna. W okresie największego rozkwitu 105 plemion, królestw autonomicznych właśnie, niezależnych, suwerennych, ale mieliśmy wspólny biznes, żeby, o tak jak dzisiaj Szwajcaria, też każdy tam land, każdy kraj jest osobny. Auschwitz też. No, na przykład. Szwajcaria też, no wiele jest takich krajów, które mają wewnątrz siebie jakąś autonomię wydzieloną. Także to nie jest jakiś nowy twór, którego świat nie widział wcześniej. To jest po prostu, czasami jest to ekstraterytorialne. Jak się chce odciąć od jakiegoś innego, większego kawałka ziemi, a czasami nie. Czasami jest to po prostu na zasadzie takiej, że są częścią terytorialnie większej jakiejś tam organizacji, ale prawa na nie, tak jak Stany, dobry przykład, właśnie w każdym stanie osobny sąd najwyższy jest. Mają oczywiście centralny też, bo są sprawy, które dotyczą wszystkich stanów, ale są też takie, które dotyczą tylko tego stanu na przykład. I wtedy tam mają to. I wtedy myśmy byli taką konfederacją Dławy, Łewy, Soławy, tam gdzie potem za Karola Wielkiego, Limes, Sorabicum, gdzie dzisiaj się Francja z Niemcami łączy, była nasza zachodnia granica. A przeciwna, na wschodniej granicy, wschodnia, na górach Ural, tam gdzie dzisiaj graniczy Europa z Azją. Na górach Ural. Od północy, Morze Północne to był Ocean Saremacki, Bałtyk, Morze Saremackie, na południu Morze Czarne, Czerwone, tam gdzie Cezaria, później Morze Śródziemne i Adriatyk. Na tym terenie 105 różnych nacji, królestw z osobnymi wodzami, na czas najazdu na nas, albo jak żeśmy się bronili, albo odwrócili, wici szły, konny jechał, każda nacja miała mieć na swoim wikcie armię odpowiednio dużą do populacji danej nacji i na wici mieli się stawić po prostu w jednym miejscu, najczęściej pod naszym barwem, ale nie zawsze, były wyjątki. Kiedyś nie zostawało się wodzem, królem z powodu urodzenia, bo mogło tak się zdarzyć, jak to nie raz dzisiaj, że po ojcu jakimś tam wybitnym dzieciak jest taki jakiś idiota i by mógł wszystko roztrwonić. Więc nie było tak dobrze. Można było się nawet ze zwykłego gminu pochodzeniem wybić na króla. I tak bywało często w naszej historii, że ktoś o wyjątkowych cechach z gminu został królem takiej wielkiej organizacji. No, taki Lestek na przykład, Lisek. On pobił Aleksandra Wielkiego. Był taki stycyk zwykły. Ale był cajak taki, że Fortel wymyślił i wiele większe wojska od nas pobił. No i za to go ludzie wybrali na swojego króla. No i to są takie historie, w dygresję nie chcę iść, bo to za długa, ładna historia, a długa. A mieliśmy takich zwycięstw wiele. Rzym żeśmy zdobywali dwukrotnie, Juliusza Cezara żeśmy pobili. On wcześniej na nas napadł, później zabił dwie żony jednemu naszemu wodzowi słynnemu. Kto ktoś wie, jak się nazywał ten wódz? Ze szkoły tego się nie dowiesz. Nie z tej szkoły. Z tej szkoły się nie dowiesz. To jest taka szkoła niedługo. Piszę taką książkę dla dzieci, dla moich lechitów, przy których urodzeniach już byłem, wolnych, nieszczepionych, wolnych z urodzenia. To już taki wysoki poziom.
Także pięknie się chowają, niedługo potem już się uczyć, więc historię muszę dla nich w tym roku napisać ładnymi obrazkami. Będzie ci mieli czym wnuki uczyć, żeby od początku swoje korzenie, tożsamość znały, skąd się wychodzą. A wiło Leszek. Jemu zabił Juliusz Cezar dwie żony i potem oddał mu starszą siostrę. Julius Cezaris Majoris się nazywała, a w posagu jej dał dzisiejszą Bawarię, słuchajcie. Z miastem Windeliką dawniej, dzisiejszy Augsburg. Jest tam właśnie na przy granicy już Francji i Niemiec. Później, jak to darowali, to miasto Lecha się nazywało.